Cześć, dzień dobry. Pytacie mnie, czy warto spędzać część roku, cały rok, kilka miesięcy, a może tylko zimę, a może w ogóle przeprowadzić się do Hiszpanii, czy warto? Wiele takich pytań dostaję, widzę, że wiele też takich pytań pojawia się na różnych grupach, które zrzeszają ludzi, którzy kochają Hiszpanię, czy też południe Hiszpanii. No moja odpowiedź jest taka. Pytanie, czego szukacie? Pytanie, czego Wam brakuje w Polsce, a chcielibyście znaleźć tutaj? Bo to zależy od naszej własnej perspektywy. A ja Wam mogę powiedzieć trzy rzeczy, za które ja cenię sobie bardzo Andaluzję i Costa del Sol. Pierwsze to jest pogoda, mimo że dzisiaj jest pochmurnie. To temperatura jest 19-20 stopni. Właśnie kończę mój spacer. Dlatego też pierwszy dla mnie to jest pogoda i bardzo niska wilgotność przy morzu w zimie. To jest coś, czego ja nie rozumiem, ale tak to jest. Okay? Większa wilgotność jest tam, za górami, co też jest Andaluzją, natomiast tutaj przy morzu w zimie jest niska wilgotność. Wyższa wilgotność przy morzu jest w lecie, ale nie w zimie. Na przykład to jest coś, co mnie bardzo odpowiada, czyli pogoda i niska wilgotność. Kolejna rzecz to jest jedzenie. Mało przetworzone jedzenie, dostęp do nasyconych słońcem warzyw. Ja wiem, że one nie są też tutaj idealnie uprawiane, że wszędzie gdzieś są pestycydy i inne sprawy, które w wielu przypadkach pomagają rosnąć tym warzywom czy owocom, ale mimo wszystko mięso, bo ja jestem osobą, która je mięso, warzywa, dostęp do świeżej, mniej przetworzonej żywności. Moje ciało zdecydowanie czuje się lepiej, kiedy jem tutaj. A trzecia rzecz, dla którą mnie osobiście przyciągnęło, szczególnie przez zimowe miesiące, żeby być tutaj, to jest atmosfera między ludźmi. Bardzo niski poziom oceniania drugiego człowieka, w co jest ubrany, jaką ma metkę, jakie ma buty, jaką ma torebkę, jaki ma samochód. W moim przekonaniu, w moim odczuciu, w mojej percepcji ma to bardzo, bardzo małe znaczenie tutaj. Każdy jest zajęty sobą, nikt nie ma za bardzo czasu na ocenianie drugiego człowieka, więc atmosfera między ludźmi mi bardzo mocno odpowiada. Czyli mamy pierwsze, mamy pogodę, drugie mamy jedzenie i trzecie mamy atmosferę między ludźmi. Pytanie jest tylko, czego ty szukasz, czego wy szukacie, pytając mnie o to bo trzeba najpierw wiedzieć, czego nam brakuje i co chcemy znaleźć. A jak już wiemy, co chcemy znaleźć, to wtedy trzeba się zastanowić, czy naprawdę to jest ten rejon, gdzie to znajdziemy. Okay. Pozdrawiam Was mocno i dzisiaj, tak jak mówię, dzień ciepły, ale mniej słoneczny, dużo, dużo ciemnych chmur nad morzem. Pozdrawiam Was mocno, co nie przeszkodziło mi zrobić moje, oczywiście, 5 do 10, czasami 7 tysięcy kroków. Pa, pa!